Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. Dzisiaj zapraszam na otwieranki, czyli przegląd nowości książkowych oraz książek, które swoją premierę będą miały w najbliższych tygodniach. Dzisiaj obejrzymy książki pochodzące z krajów będących sąsiadami Polski, Litwy, Czech, Szwecji, która jest tuż za morzem, ale także wyruszymy w bardziej odległe rejony. Zaczniemy dzisiaj od książki dla dzieci, ponieważ ostatnio kończyliśmy książkami dla dzieci, więc dzisiaj damy im pierwszeństwo. Z przyjemnością informuję Was, że cudowna seria Kepler 62 doczekała się kontynuacji, a także zakończenia. Właśnie pojawił się piąty oraz szósty tom tej serii, opowiadającej o dzieciach, które zostały wysłane w kosmos, żeby zaludnić odległą planetę. I na tej planecie napotkały różne inne formy życia i mają tam bardzo niebezpieczne, ale też fascynujące przygody. Ja niezmiernie się cieszę, ponieważ uwielbiam tę serię. Kolejna książka to książka o kobietach. Szalone, złe i smutne, czyli kobiety i psychiatrzy. Jest to książka popularno-naukowa, która skupia się na problemie zdrowia psychicznego kobiet oraz tego, jak zdrowie psychiczne kobiet było postrzegane na przestrzeni wieków. Są takie choroby, czy były takie choroby, jak histeria, czy też, niech tutaj spojrzę, szaleństwo laktacyjne, kobiece sprawy, które oczywiście były przypisywane tylko i wyłącznie kobietom. Autorka tej książki pochyla się nad przypadkami mniej lub bardziej znanymi i pokazuje, w jaki sposób normy ustanawiane przez mężczyzn lokowały kobiety na osi różnych chorób psychicznych i w jaki sposób te choroby psychiczne dostosowywano do różnych mód panujących w różnych okresach czasu. Bardzo gruba, bardzo małe literki, dość duża bibliografia tutaj. Jestem przekonana, że będzie bardzo porządnie napisana i być może niejednej osobie otworzy oczy na to, że jednak światem próbują rządzić mężczyźni. Kolejna książka, o której chciałam Wam powiedzieć, to trzeci tom Silva Rerum, książki litewskiej pisarki, która opisuje czasy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jest to wiek XVIII i przedstawia perypetie, przygody, przedziwne rzeczy przydarzające się jednej z rodzin. I moi drodzy, niech Was nie zwiedzie ta smutna bardzo okładka, sugerująca, że dostaniecie książkę historyczną, wypełnioną faktami historycznymi, w których nie będziecie mogli się połapać lub które Was w ogóle nie będą interesować. Nie, absolutnie nie. Ta książka została naprawdę bardzo skrzywdzona takim doborem okładki, ponieważ jest to przewspaniała, świetnie się czytająca opowieść o miłości, przywiązaniu, o różnych przygodach, wyborach życiowych. Czyta się to doskonale, naprawdę doskonale, dlatego nie bójcie się tej okładki, nie bójcie się opisu, nie bójcie się tytułu, który być może nie jest dla Was zrozumiały, tylko śmiało sięgajcie po Silva Rerum od pierwszego tomu i rozkoszujcie się tą przepiękną powieścią, sagą rodzinną, która naprawdę długo z Wami zostanie. A teraz z Litwy, moi drodzy, wyruszamy w rejony arktyczne. Rok wśród pingwinów. Książka napisana przez operatora filmowego, wielokrotnie nagradzanego, który również kręcił filmy z Davidem Attenborough. I ten mężczyzna postanowił spędzić jeden rok wśród pingwinów. Jest to zapis tego roku i opowieść nie dotyczy tylko i wyłącznie samych pingwinów, kolonii pingwinów, zwyczajów pingwinów, lecz także tego, jak człowiek radzi sobie w tak ekstremalnych warunkach i z tak wielką samotnością. W ogóle ta książka, jeszcze zanim ją odłożę, jest bardzo ciekawa, ponieważ jest to już egzemplarz ostateczny i w opisie, w pierwszym zdaniu opisu ma błąd, jest tutaj literówka, czyli mamy białego kruka. Porzucamy teraz pingwiny i przenosimy się w rejony nieco cieplejsze, a nawet wręcz upalne, ponieważ Utonęła to książka, która opowiada o krótkim, aczkolwiek upalnym szwedzkim lecie.
bohaterka tej książki po raz pierwszy udaje się do nowego domu swojej siostry i poznaje też jej nowego partnera, który jest pisarzem. Spędza z nimi lato. Ale okazuje się, że atmosfera, choć powinna być wakacyjna, lekka i przyjemna, jest bardzo ciężka, przygnębiająca. Książka porusza temat relacji międzyludzkich, zdrady, siostrzeństwa itd. Jestem przekonana, że będzie niezła, ponieważ Pauza, po prostu wydawnictwo Pauza, nie wydaje słabych książek. Tylko góry będą ci przyjaciółmi. Taki tytuł jest tej książki. I jest to książka bardzo ważna, ponieważ została napisana przez kurdyjskiego pisarza i dziennikarza, który został uwięziony w australijskim obozie dla uchodźców, gdzie spędził kilka lat, i tę książkę przesyłał, wypisując ją pracowicie na komórce, na fragmentami na WhatsAppie i przesyłając do kogoś znajomego, gdzie była tłumaczona na język angielski. Opisuje życie w tym obozie. Jest to przerażający opis tego, jak w XXI wieku państwo, które uznawane jest za jedno z najbardziej rozwiniętych, najbardziej humanitarnych, traktuje uchodźców. Ta historia skończyła się dobrze. On został zwolniony po zamknięciu tego obozu oraz znalazł miejsce do życia w Nowej Zelandii. Natomiast podobno książka jest przerażająca. Legenda o języku. Legenda o języku to książka Pawola Rankowa, czeskiego pisarza, który w 2014 został uhonorowany Nagrodą Europy Środkowej Angelus za książkę Zdarzyło się 1 września albo kiedy indziej. Taki tytuł jest tej książki, którą czytałam. To cudowna opowieść, bardzo mi się podobała. Dlatego bez wahania sięgnęłam po książkę pod tytułem Legenda o języku, która opowiada o grupie studentów, która w latach 70. tuż po praskiej wiośnie studiuje na Uniwersytecie w Pradze i zaczyna interesować się Janem Nepomucenem oraz legendą związaną z tą postacią. Grupka studentów zwraca na siebie uwagę czeskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Jestem bardzo ciekawa, co też tym razem Rankow wymyślił. Zostajemy w Czechach. Południca. Południca to kryminał. Kryminał autora, którego już raz czytałam. Wcześniej ukazała się książka pod tytułem Przedawnienie. Bardzo ją polecam. Bardzo fajny, bardzo świeży kryminał. Południca opowiada o serii zabójstw młodych dziewczyn popełnianych w ciągu dnia na osiedlu oraz jest to pierwsza sprawa policjanta, który później występował w przedawnieniu. Dowiadujemy się, co takiego zrobił podczas tego śledztwa, że został skazany na pracę w archiwach. Zostajemy przy kryminałach, moi drodzy. Mamy jeszcze przed sobą Odpłatę. Odpłata polskiej autorki Agnieszki Jerz. Również opowiada o zbrodniach, o trzech zbrodniach popełnionych w różnych odstępach czasu. Pierwsza z nich wydarzyła się w 1945 roku, także widzicie, sięgamy tutaj czasów dość historycznych. Odpłata jest podobno kryminałem, który daje do myślenia. Jest to książka niepokojąca, o bardzo ciekawej fabule. Myślę, że z przyjemnością ją przeczytam. I ostatnia w dzisiejszym zestawieniu to Wampir z Zagłębia. Nowe wydanie książki, którą już kiedyś czytałam w tym starszym wydaniu. Teraz zostało uzupełnione, rozszerzone. Również pojawił się tutaj fragment taki na czarnych kartkach dziennika wampira. Wampirem nazywany był Zdzisław Marchwicki, mężczyzna, który mordował kobiety na terenie Górnego Śląska. Polowano na niego wiele lat, zdaje się 7 lat. Autor Przemysław Semczuk stawia tutaj bardzo śmiałą tezę, że Marchwicki nie był wampirem. Ja czytałam poprzednią książkę, przejrzę sobie oczywiście tutaj to, co dopisano, natomiast jeżeli jeszcze nie znacie tej historii, bardzo serdecznie Wam polecam przeczytanie tej książki, ponieważ bardzo dużo mówi też o pracy policji, o tym, w jaki sposób czasami policjanci idą na skróty, w jaki sposób naginają fakty, żeby dopasować osobę do danej zbrodni.
Bardzo, bardzo Wam polecam. Ma bardzo niepokojącą okładkę, zobaczcie. Moi drodzy, to na dzisiaj wszystko. Obejrzeliśmy naprawdę duży stos książek. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Was do przeczytania którejś z nich. Jeżeli tak, proszę dajcie znać w komentarzu. Jeżeli spodobał Wam się film, poproszę również o subskrypcję, kciuki w górę i do następnego razu. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.